Zaprasza Beata Lubecka. No i dzisiaj, podobnie jak wczoraj, wydanie specjalnego gościa Radia Z. Dwóch gości Radia Z, czyli Radosław Fogiel po mojej prawej stronie. Rozpoczynam dlatego, że siedzi najbliżej mnie, czyli wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości partii rządzącej, i Marek Sawicki, wiceszef klubu Koalicja Polska PSL, czy tam Unia Europejskich Demokratów Konserwatyści, można nie zapamiętać. Dzień dobry panom. Dzień dobry. No wczoraj można powiedzieć, że widzieliśmy taki swoisty festiwal pomyłek w Sejmie, bo pomylili się, jak twierdzą, posłowie Kukiz 15 z Pawłem Kukizem na czele przy głosowaniu o odroczenie posiedzenia Sejmu. Pomyliła się marszałek Witek, jak się tłumaczyła, i okazało się, że głosowanie można powtórzyć, będzie reasumpcja. I pytam na początek Marka Sawickiego, który przecież jest starym sejmowym wygą, starym mam na myśli staż, nie wypominam panu wieku, czy to było zgodne z prawem? Wiekiem też już jest tak, jak jest. ale mówię, że to był staż sejmowy. Czy to było zgodne z prawem, czy to było zgodne z regulaminem Sejmu, reasumpcja tego głosowania w sprawie odroczenia posiedzenia Sejmu? Głosowanie się odbyło, głosowanie było ważne i reasumpcja niestety jest fortelem, a nie realizacją regulaminu Sejmu. Zresztą ja wielokrotnie na konwentach seniorów zwracałem uwagę pani marszałek, że za dużo w tej kadencji jest różnego rodzaju tego typu zachowań, tego typu decyzji. Powiem szczerze, że z pewnością na studiach prawniczych będzie młodzież przerabiała tego typu zabawy parlamentarne, bo to trudno nazwać poważną pracą. I z pewnością będą się zastanawiali kolejni parlamentarzyści, jak kolejne sejmy, kolejne kadencje przed tego typu zachowaniami ustrzec. Bo powiem szczerze, ja pamiętam różnych marszałków. I za marszałka Zycha, gdyby coś takiego miało miejsce, to zwyczajnie walnąłby pięścią w stół i nikt z kierownictwa partii nie mógł jemu wydać polecenia jako marszałkowi. Natomiast tu mamy sytuację, w której pani marszałek nie wie, co ma zrobić, więc zarządza przerwę 15-minutową, która przedłuża się do ponad godziny. No i dostała pana zdaniem jednak instrukcję z góry, tak? Nie, oczywiście, że tak. Przecież to czyli nie jest żadno, od Jarosława Kaczyńskiego. Nie jest to żadną tajemnicą, że nie pani marszałek wykonuje, że tak powiem, wolę w Sejmie, tylko realizuje czyjąś wolę i wiemy doskonale czyją. Natomiast no to jest smutne, bo mówię, ja mam duże doświadczenie parlamentarne i tak dalekiego naginania regulaminu dawno nie było, bo przecież ja przypomnę też rok 2016. Obrady Sejmu w sali kolumnowej, co także zostało stwierdzone przez sąd, nie były zgodne z regulaminem, nie były zgodne z zasadą parlamentaryzmu, więc oczywiście to jest nowy zwyczaj, świecki zwyczaj w parlamencie przy Prawie i Sprawiedliwości, ale wcześniej czy później on się obróci przeciwko nim, co do tego nie ma żadnych złudzeń. No jest już doniesienie do prokuratury dwóch klubów Koalicji Obywatelskiej. Ale to jest doniesienie do prokuratury, to jest tak jak pisanie na Berdyczów. To ja również w momencie, kiedy dyskutowaliśmy nad prezesem Banasiem, mówiłem, że wszelkie wnioski Banasia do prokuratury, tak jak dzisiaj wnioski Lewicy do prokuratury w sprawie marszałek Witek, to jest pisanie na Berdyczów. A teraz pytanie do Radosława Fogiela, bo Fogiela. Tak się odmienia. Fogiela, tak? Nie, ale pan jest Fogiel, nie Fogiel. Ale Fogiela. Ja czytałam, że Fogiela. Językoznawcy są podzieleni, ale tradycja rodzinna jednak... Fogla. Dobrze, niech będzie Fogla. A kim byli ci prawnicy, panie pośle, z którymi konsultowała się pani marszałek Witek, którzy orzekli, że jednak można powtórzyć to głosowanie? Jakieś imiona, nazwiska pan poda? To trzeba zapytać panią marszałek. A to pan nie wie? No właśnie, wbrew temu, co przed chwilą próbował nam tutaj sugerować pan minister, decyzję podejmowała pani marszałek i konsultowała się z tymi prawnikami, z tego co wiem, w trakcie albo przed konwentem seniorów, więc może ewentualnie członkowie konwentu konsultacje seniorów. Jak sądzę, są to prawnicy z pewnie sejmowego biura analiz, chociaż nie wiem, zgaduję tylko, bo w Sejmie decyzję podejmuje marszałek i nikt jej niczego nie sufluje. Ale pan rozumiem, że całym sercem wspierał tę decyzję, ponieważ no, mam tutaj wniosek o to, żeby właśnie powtórzyć głosowanie. Pan się podpisał. Proszę bardzo, Radosław Fogiel. To pana nazwisko, prawda? Tutaj, proszę. Oczywiście. Bardzo. No jest. Oczywiście, ponieważ koledzy z Kukiz 15 się pomylili, wyjaśnili tę sytuację. No, regulamin Sejmu i tu znowu. Nie mamy do czynienia z żadnym naginaniem czegokolwiek. Artykuł 179 regulaminu Sejmu jasno precyzuje warunki reasumpcji. Jednym z tych warunków jest wniosek 30 posłów. No, Kukiz ma 4 posłów. Ale ważny argument dlaczego. I to tylko w uzasadnionych przypadkach. Natomiast a ja mam taką opinię prawną, a ja mam, przepraszam, proszę mi dać głosowaniu.
proszę mi dać powiedzieć, ja mam taką opinię, to jest opinia profesora Macieja Gutowskiego, prawnika i wykładowcy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawiała z nim nasza reporterka Danka Woźnicka. On powiedział jasno, jest prawnikiem, jest wykładowcą. Reasumpcja głosowania nie miała podstaw prawnych. Wynik nie budził wątpliwości, nie było ustaleń technicznych, a poza tym trudno dokonywać reasumpcji po odroczeniu posiedzenia. Koniec, kropka. Ilu prawników, tyle opinii. Pani redaktor, to nie jest wielkie odkrycie, a powiem tak, reasumpcja jest w regulaminie Sejmu, wielokrotnie była stosowana, wcale nie tak często w tej kadencji, to chyba druga reasumpcja w tej kadencji, a mamy 2 lata już dochodzą. Czwarta albo piąta? Ja pamiętam 2. Mogę się oczywiście mylić. Reasumpcje stosowali również marszałek Kopacz, marszałek Sikorski. Jeżeli jest uzasadniony wniosek 30 posłów, i wracam do tych podpisów, no Kukiz ma 4 posłów, no więc nic dziwnego, że poprosili o pomoc, żeby te warunki formalne zostały spełnione. Czyli to oni poprosili, tak? Przyszli do was, powiedzieli, chcemy zagłosować inaczej, może w takim razie wniosek o reasumpcję. Wyjaśniała to pani marszałek na sali. Rzeczywiście w tym zamieszaniu wniosek Bartłomieja Sienkiewicza, wniosek Władysława Kosiniaka-Kamysza, pani marszałek mówiąca o odroczeniu do 15. Zamieszanie było rzeczywiście, a może pan powiedzieć? Ewidentnie posłowie Kukiz twierdzą jasno, ja nie mam powodów, żeby im nie wierzyć, że w całym tym zamieszaniu nie głosowali tak, jak zamierzali. Zresztą udowodniło to późniejsze głosowanie. Gdyby reasumpcja była bezzasadna... Tylko, że wcześniej głosowali z opozycją, ramię w ramię. Pomyliło się tylko 3/4 członków. Gdyby reasumpcja była bezzasadna, nie byłoby do niej podstaw, to ten wynik głosowania by się nie zmienił. A co obiecaliście Kukizowcom, że zmienili zdanie? Nic. Nic zupełnie, absolutnie. No nic tak zupełnie. Mówi Paweł Kukiz, ale pytanie teraz do Marka Sawickiego. Czy pan w to wierzy, że to jest rzeczywiście była pomyłka? No bo poseł Jarosław Sachajko to tak komentował rozbrajająco zapytane na korytarzu. No a czy ktoś od tego umarł? No więc pan poseł Sachajko nie zdaje sobie sprawy z tego, że uczestnicząc w tego typu grach rzeczywiście może wprowadzać także zagrożenie śmiertelne, bo jeśli w takim trybie przyjmujemy chociażby ustawy dotyczące COVID-u czy walki z COVID-em i że tak powiem, finansowania szpitalnictwa, to czasami poprzez decyzję parlamentu rzeczywiście różne rzeczy się zdarzają i to powinien Jarosław Sachajko wiedzieć. Natomiast nie jest żadną tajemnicą i przecież znamy się doskonale z grupą posłów Kukiza, że żaden z nich się nie pomylił. Natomiast PiS przeszarżował, bo kiedy eliminował ze swojego klubu Gowina, nie do końca policzył, ilu ludzi z Gowinem razem zagłosuje. Byli przekonani, że zagłosuje więcej i wydawało im się, że Kukiz w tej sprawie nie będzie potrzebny. Natomiast jak się okazało w tym głosowaniu odroczenie, że jest potrzebny, no to wystarczyło tych 40 minut w saloniku, żeby Pawłowi Kukizowi wytłumaczyć, że skoro już nie raz dał się złamać i uczestniczył w głosowaniach razem z PiS-em, to dlaczego tym razem? Ale pan to wiedział, że była ta rozmowa w saloniku, tak? Rzeczywiście? Oczywiście, że był tak. Zaproszony, tak? Oczywiście, Paweł Kukiz do saloniku. Tak, ale gdzie tam rozmawiał. Ten salonik, gdzie urzęduje marszałek Sejmu, tak? Nie, to jest tuż za salą sejmową. A, za salą sejmową. Także nie potrzeba nigdzie się przemieszczać. To ja zadam tego dziennikarza także nie widzieli, więc... To ostatnie pytanie zadam w tej części radiowej. Czy to jest zmierzch parlamentaryzmu? Nie. O, pan poseł Fogiel się uśmiał. Ja bym powiedział, że nie. Jest to kolejny etap psucia parlamentaryzmu i z przykrością stwierdzam, jako doświadczony poseł, że z kadencji na kadencję jest gorzej niestety. I tutaj stawiamy pauzę, bo oczywiście nie rozstajemy się z naszymi gośćmi Radia Z. Od teraz już jesteśmy na Facebooku, na radioz.pl, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. A jeden z portali, przypomnę, że jeszcze kim są nasi goście, czyli Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Marek Sawicki, wicerzecznik klubu Koalicja Polska PSL. Pozwolę sobie na skrót. Wiceprzewodniczący. Wiceprzewodniczący. A to nie można powiedzieć wiceszef, tak? Nie, wicerzecznik. A ja powiedziałam wicerzecznik. A to nie, no oczywiście, wiceszef, wiceprzewodniczący. Wróć, korekta. Bo jeden z portali donosi, że wśród polityków spekuluje się, że w PiS działa taka specjalna komórka, która zajmuje się kuszeniem i czy też szantażowaniem posłów opozycji, właśnie żeby zdobyć to, ciułać te dodatkowe głosy potrzebne do tego, żeby przegłosować te najważniejsze projekty i w ogóle przegłosować to, co chce przegłosować PiS.
Tak, czytałem te doniesienia, nawet zdążyłem już, oczywiście to jest tak, mamy komórkę, nawet zdążyłem jej zdjęcie już opublikować na Twitterze. Ja znam nawet ojca założyciela. Ktokolwiek jest zainteresowany... Adam Bielan się nazywa? Nie, pan Lipiński. Ktokolwiek jest zainteresowany, jak ta komórka wygląda, zapraszam, na moim Twitterze jest jej zdjęcie. No przecież to są absolutnie... Nie, no pan to zawsze wszystko próbuje obrócić w żart generalnie. Pani redaktor, no jeżeli pani redaktor tutaj zadaje absurdalne pytania, to ja się tylko... wpisuje w konwencję. Nie, no, można się zastanawiać, dlaczego Paweł Kukiz zmienił jednak zdanie. No i dlaczego zmienił zdanie? Pana zdaniem pytam teraz Marka Zawickiego. Nie wiem, Paweł to jest artysta, więc... No dzisiaj wylała się na niego jednak fala hejtu, tak to trzeba nazwać. Trudno, natomiast ja wiem, dlaczego poseł Kułakowski zmienił zdanie, opuszczał Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dostał fajną posadę, no. I potem wrócił. Natomiast Paweł Kukiz, jak wiemy, on kompletnie nie jest łasy na pieniądze. Na pieniądzach mu nie zależy, więc z pewnością pismu obiecał, że przyjmie projekty ustaw, o które on zabiega, więc ja zapraszam tu pana rzecznika do tego, żeby ustawa o sędziach pokoju jest złożona przeze mnie ponad miesiąc temu. Proszę bardzo, głosujemy. Dzień referendalny, ustawa leży w Sejmie. Proszę bardzo, głosujemy. Sędziowie pokoju chcecie pomóc? W opracowaniu w Pałacu Prezydenckim. Ale po co czekacie? Już mamy zrobioną ustawę, leży w Sejmie. Wnieście swoje poprawki i niech Paweł Kukiz się cieszy. No skoro już poszedł na służbę, to przynajmniej zróbcie mu 50% z jego programu, a nie ale ten hejt, który się na niego wylał, jednak pana trochę nie przeraża? No bo jednak dostaje za swoje i w internecie, i od kolegów muzyków. No postąpił jak postąpił. Co znaczy dostaje za swoje? Jest posłem, ma wolny mandat. A dyndała, czego chciała. Głosuje tak, no, jak wielu uważa. Wielu osobom się nie podoba takie, a nie podejście. No, jednak no od nie, ja antysystemowca do posła, który wspiera partię rządzącą, którą wcześniej krytykował. Ale absolutnie nawet redaktor, przodki. To nie jest naprawdę małe dziecko. To jest już drugiej kadencji poseł. To jest także wybitny artysta, który kiedyś również udzielał się politycznie i kształtował opinię publiczną, więc chcę wyraźnie podkreślić, że Paweł Kukiz robi to świadomie. Po co? Nie wiem. Więc ja bym go to ani nie oskarżał, ani nie bronił. Tu się zgadzam z panem rzecznikiem Foglem, że każdy z nas ma wolny mandat i oczywiście każdy z nas podlega jakiejś tam dyscyplinie w ramach klubu i współpracy wewnątrz swojego środowiska, ale de facto ostatecznie przed wyborcami i przed historią i jeśli wierzymy Bogiem, odpowiadamy każdy za siebie i w związku z tym ja przekonany jestem, że Paweł Kukiz wkalkulował tę odpowiedzialność. Natomiast czy tę odpowiedzialność wkalkulował poseł Żuk i Sachajko, tego bym nie powiedział, bo widać wyraźnie, że nawet mocno kuszony pan marszałek Tyszka z tej czwórki się wyłamał. Od początku deklarował, pisał to i na Facebooku, i na Twitterze, że zagłosuje przeciwko ustawie Lex TVN, jak jest nazwana, czyli ustawa medialna o telewizji i radiu, tak mówię? Radiofonii i telewizji. Nowelizacja o Krajowej Radzie. O KRE, o Kricie. O radiofonii, nawet nie o Kricie. A czy mamy do czynienia teraz już z rządem mniejszościowym? To jest pytanie do Radosława Fogla. Fogla. No bo po wyrzuceniu jednak z rządu Jarosława Gowina ma teraz 5 szabel Jarosław Gowin razem ze swoją, no ale jednak będziecie musieli ciągle ciłać te głosy. No, na tym polega między innymi parlamentaryzm, że trzeba zabiegać o poparcie. Ale do tej pory nie musieliście tego robić. Co prawda na stronach sejmowych nie ma korekty, jest napisane jak w urze 232 głosy macie, 232 posłów w klubie, no już tak nie jest. To jest kwestia techniczna, kiedy powstanie koło zapowiedziane przez Jarosława Gowina. To ich wybór, że postanowili opuścić Zjednoczoną Prawicę, ale ja jestem absolutnie przekonany, że większość sejmowa będzie głosować za przedłożeniami rządowymi. No w przeciwnym wypadku przecież no, opozycja na pewno by nie zmarnowała takiej szansy. Już byśmy mieli zapowiedzi konstruktywnego wotum nieufności, a jakoś nic nie słyszałem na ten temat. No może dlatego, że wakacje przed nami jeszcze sejmowe, to może dlatego, może po wakacjach coś się zmieni, ale to samo pytanie do Marka Sawickiego. To mamy rząd mniejszościowy, czy nie? Rząd mniejszościowy mamy już od dłuższego czasu, natomiast problemem dla tego rządu i dla Polskiej Zjednoczonej Prawicy nie jest Jarosław Gowin. Ja to mówiłem od kilku tygodni. Problemem jest Zbigniew Ziobro, bo ile z Gowinem jest 5 ludzi, to Ziobro jest 18. I Ziobro jasno powiedział, że nie poprze Zielonego Ładu, że nie poprze tych elementów związanych z Krajowym Planem Odbudowy, w którym wcześniej zrobił obowiązek w sprawie Funduszu Odbudowy. Więc gdzie jest obowiązek rzeczywiście
ponad 1/3 środków przeznaczyć na zieloną transformację, więc tu rzeczywiście mają problem i podejrzewam, że to głosowanie wczorajsze i to wyrzucenie Gowina to jest nic innego jak kupienie sobie czasu na przygotowanie i rozmowy ze Zbigniewem Ziobrą, bo o ile łatwo jest uzupełnić 5 posłów po Gowinie, to o tyle trudniej jest uzupełnić 18, chyba że rzeczywiście ten pakt zawarty z Lewicą wtedy właśnie przy głosowaniu nad Krajowym Planem Odbudowy jest aktualny. A czy PSL przygarnie Gowinowców na listy wyborcze? Panie redaktor, nie ma jeszcze wyborów. Ja mówię, że a będą przyspieszone? W mojej ocenie nie. W mojej ocenie wybory będą jesienią 2023 roku. Czyli ja się na wcześniejsze wybory póki co nie wybieram. Czyli rozumiem, że PiS będzie jechał chociaż na oparach, chociaż będzie musiał czuwać te głosy, ale będzie rządził do końca kadencji, tak? PiS ma dużą zdolność. Ja nie bez kozery wspomniałem pana Lipińskiego i rok 2006. Tam już wtedy jasno było pokazane, w jaki sposób kupuje się głosy. A pan mówi głosy o Renacie Begier? Oczywiście, że tak. I to tutaj mamy już postać posła. Postać posła Kułakowskiego, który oczywiście miał wielkie ideały i po 3 dniach jakoś okazało się, że zrezygnował. Że z nich zrezygnował, więc ja się tutaj akurat nie łudzę. Uważam, że dzisiaj PiS ma tyle środków i takie sposoby, że kupienie tych kolejnych kilku posłów nie jest problemem. Natomiast zastąpienie 18 posłów Zbigniewa Ziobry, no to już może to być jest problem. To i tu trzeba rzeczywiście czasu, żeby być może właśnie dlatego też rząd składał wniosek o późniejsze zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy w Brukseli, żeby kupić sobie czas tutaj na dyskusję wewnątrz z Solidarną Polską. Nie zapominajmy, że jednak Zbigniew Ziobro ma ogromną władzę jako prokurator generalny i ma teraz już ogromną wiedzę. Naprawdę kontroluje przecież prokuratora. No, pani redaktor, jeśli pani sądzi, że Zbigniew Ziobro ma większą wiedzę niż miał chociażby i ma pan Banaś, który przez kilka lat był szefem Krajowej Administracji Skarbowej, to powiem szczerze, że obaj mają porównywalną wiedzę i obaj z tą wiedzą, kiedy będzie trzeba, oczywiście ujawnią się, więc rzeczywiście PiS jest w tej chwili w ogromnym klinczu w mojej ocenie tych dwóch panów, którzy niby są na ścieżce wojennej między sobą, ale tak naprawdę oni są na ścieżce wojennym z Prawem i Sprawiedliwością. Czytaj w tej chwili, oni są poważnym zagrożeniem dla Polski i polskiej demokracji. Wiedza to potęga, ale jednak te spiskowe teorie, którymi się tu państwo wymieniają, niespecjalnie. No pan nie wie, że oni użyją. No to no proszę, to jak pan uważa, że my tutaj spiskujemy, nie wiadomo co tam wymyślamy, no to proszę to obalić, no proszę bardzo. Z przyjemnością, no nie chcę wchodzić w to, jakie reguły formowania klubu są na opozycji, ale ci posłowie, którzy są zdecydowani głosować z Prawem i Sprawiedliwością, głosują dlatego, że popierają ten program, z którym szliśmy do wyborów. I to jest rzecz oczywista i wszelkie sugestie, że jest inaczej, są kompletnie nieuprawnione. Panie pośle, ja też od dawna też byłam w Sejmie. Teraz ostatnio nie jestem już reporterką sejmową, ale byłam przez ładnych parę lat reporterką sejmową i zawsze było tak, że posłowie niezrzeszeni głosowali tak jak po prostu partia rządząca, no bo nie chcieli, no to tak jakby Karp zagłosował za Wigilią, tak? No to... Ale również posłowie Klubu Prawa i Sprawiedliwości mam czas, ja przecież wielu z nich znam, to są moi koledzy z parlamentu i problem polega na tym, że mam pewność, nie tylko wrażenie, że akurat jest to klub i ta formacja, w której posłowie zasiadający w ławach poselskich niewiele wiedzą i czasami nas się pytają, jakie w takiej czy innej sprawie mogą zapaść decyzje, czy my coś wiemy, czy my rozmawiamy z kierownictwem PiS-u, bo przecież oni naprawdę nie wiedzą, o czym i w jakiej sprawie jutro będą głosować. A tutaj pan poseł Fogiel znowu się śmieje. Więc rzecznik nie do końca informuje swoich posłów. Akurat wicerzecznik wie wszystko, no bo musi być dobrze poinformowany, żeby wiedzieć, co nie wszystko może przekazać. Śmieję się, no bo co mam robić? No naprawdę, no tego typu opowieści dziwnej treści. Ja doceniam poczucie humoru pana ministra, ale bez przesady. No to w takim razie pytanie do pana. Kto jest przymierzany na następcę Jarosława Gowina w Ministerstwie Rozwoju? Tam w ogóle mają być jeszcze jakieś zmiany w tym ministerstwie. Ono będzie podzielone na dwa. Kto będzie następcą Jarosława Gowina? Na razie następcą Jarosława Gowina jest Mateusz Morawiecki. Wiedziałam, że pan to powie. No bo to są rzeczy oczywiste, więc no ale przecież trudno muszą się być temu rozważane już jakieś scenariusze. Oczywiście, że różne scenariusze są. To już poszło w świat, oczywiście. Plotka, że Marcin Ociepa. Plotka. Są rozważane rozmaite scenariusze. No, ale może chciał go ktoś spalić po prostu. Proszę wybaczyć, że najpierw je sobie porozważamy wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i większości rządowej, a jak zapadną decyzje, to z przyjemnością się podzielimy i z dziennikarzami, i z opinią publiczną. Jadwiga Emilewicz.
naprawdę będziecie rozważać, czy czekacie, co powie prezes? No prezes miał pojechać już na wakacje i że wszystko będzie się rozstrzygać, jak wróci z tych wakacji. Czyli prezes również nie jest na żadnych wakacjach, dzisiaj był normalnie w pracy. No plotka goni... Nie idzie na wakacje prezes. Plotka goni plotkę, więc naprawdę wakacje każdemu się należą prezesowi też. Ja wakacje się należą każdemu. Ja bym tu za to nie karcił. Nikt nikogo nie karci, prostuje tylko kolejną plotkę i właśnie, żeby tych plotek nie mnożyć. W prasie, w związku z tym bardzo dobrze, że pan tutaj jest, to może pan powiedzieć, czy prezes wyjedzie na wakacje, czy nie wyjedzie? Wyjedzie, tak jak każdy wyjeżdża na wakacje. No to wyjedzie w weekend, no to jeszcze nie wyjechał, dzisiaj jest dopiero czwartek, to wyjedzie. Dlatego, żeby tych plotek nie mnożyć, to ja tu nie będę dorzucał do stosiku tych różnych spekulacji. Stosiku. Będzie decyzja, to będziemy o niej mówić. Jeszcze wracając do tej ustawy dotyczącej TVN-u i nie tylko TVN-u, no w przyszłości, jak rozumiem, a wolność słowa jest zagrożona pana zdaniem, mówię do Marka Sawickiego, czy nie? Na tym etapie jeszcze nie. Ja ciągle nie wierzę w to, że ta ustawa zostanie uchwalona. Ale walec pisowski wczoraj po prostu przyjechał. To nic. Mamy jeszcze Senat. Jak wróci z Senatu, różnie może być. W mojej ocenie, jeśli pismo odrobinę, że tak powiem, instynktu samozachowawczego, to nie będzie robił wojny i całkowitego zamachu i próby przejęcia wszystkich mediów w Polsce, no bo to nie są próby, tylko takie działanie występuje, bo po zawłaszczeniu mediów rządowych, czy mediów państwowych. W tej chwili mamy sytuację, kiedy mamy również wykupione media lokalne i wiemy codziennie, jakie są doniesienia w zakresie poleceń nowego kierownictwa w tych mediach lokalnych dla dziennikarzy, więc to też jest duża swoboda dziennikarska tam w tych mediach lokalnych pielęgnowana przez nowe władze. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że polska opinia publiczna i Polacy nie pozwolą na to, żeby wszystko zawłaszczyć, tym bardziej, że w tej sprawie również Stany Zjednoczone nie są środowiskiem czy stroną milczącą. Ale to Stany Zjednoczone miałyby dyktować PiS-owi, co ma zrobić? Na tak poważną wojnę, pani redaktor, PiS nie pójdzie, jestem o tym przekonany, bo to są nie tylko interesy Stanów Zjednoczonych w tym koncernie medialnym, ale także, o ile wiem, to w kwestii biopaliw też udział Stanów Zjednoczonych na tym rynku jest duży, więc rozpoczęcie tej wojny nikomu się nie opłaca. No to panie pośle, Radosław Fogiel, proszę, niech się pan do tego odniesie. Bo ja rozumiem, że pan powie, że absolutnie nie, że wolność nie jest zagrożona, wolność słowa. Nie, ja bym chciał odwrócić pytanie pani redaktor. Czy w związku z tym, o czym tu słyszymy od kilku dni... Ale pan chce mnie pytać? Ja tu jestem od zadawania pytań. Rozumiem, ale mam nadzieję, że wyświadczy mi pani jednorazową uprzejmość. Czy wolność słowa zagrożona jest we Francji, w Austrii, w Stanach Zjednoczonych? Już wiem, do czego pan pije, że tam 20% jest udziałów, jeśli chodzi o obcy kapitał, tak? My nie rozmawiamy o żadnej wolności słowa, my rozmawiamy o udziale kapitału zagranicznego. To jest regulowane. Dobrze. To jest ta ustawa, no nie? Dobrze, to ja tylko siadłam do tego, co jest zresztą cytowane w mediach, bo poseł Suski, Marek Suski, wnioskodawca zresztą tej ustawy, opowiadał na spotkaniu z klubem Gazety Wyborczej. Zacytuję. Gazety Polskiej, oczywiście. To byłoby interesujące. Tak, rzeczywiście, to byłoby interesujące, gdyby Marek Suski spotykał się z sympatykami Gazety Wyborczej, co nie nastąpi. Jeśli uda się tę ustawę przeprowadzić i jakaś część tych udziałów zostanie być może wykupiona też przez polskich biznesmenów i będziemy mieli jakiś tam wpływ na to, co się dzieje w tej telewizji. Expressis verbis, słyszałam wiele razy tę wypowiedź. No ale to teraz mielibyśmy przyjąć jakąś ustawę, która na przykład zabroniałaby polskim biznesmenom wykupowania... Przepraszam, słowa kluczowe. Będziemy mieli jakiś tam wpływ na to, co się dzieje w tej telewizji. No chyba nie można powiedzieć polski, bardziej otwartym tekstem. Polski kapitał. Mówimy ale będziemy mieli my, partia rządząca. My, Polacy, my, polski kapitał. No to chyba jest dość... No rozumiem, jasne. Tak samo jak w Polska Presę. No też nie do końca rozumiem właśnie to oburzenie, bo jeżeli niemiecki kapitał... Ja oburzoną po prostu z panem dyskutuję. Nie mówię o pani redaktor, mówię o oburzeniu, które towarzyszyło tej transakcji z Polska Presy, bo
nie ma żadnego problemu, jeżeli kupuje coś niemiecki kapitał i okej, no ma prawo, kupuje. Ale jeżeli kupuje polski kapitał, to nagle w Polsce jest oburzenie. No, dobrze, no to jest dla mnie dość trudne do zrozumienia. A jeśli okazuje się, że... Panie pośle, no. jeśli przypomnimy sobie chociażby historię i wydarzenia związane z Ekspresem Wieczornym, to akurat nie kto inny jak Jarosław Kaczyński sprzedał to w latach 90. Tak, obcemu kapitałowi. I jakoś wtedy nie miał z tym problemu. Być może dzisiaj właśnie chce odkupić tamte winy. Ale to tylko wspiera, ale to właśnie wspiera moją tezę. Nikt nie jest do nikogo uprzedzony po stronie Prawa i Sprawiedliwości. To druga biznes strona, to druga strona sporu politycznego dziwnym trafem oburza się, kiedy inwestuje polski kapitał. No, ale my się nie oburzamy, tylko pytanie, dlaczego akurat Marek Suski uważa, że we wszystkich mediach partia rządząca musi mieć wpływ i musi wiedzieć, co się dzieje. Ale jeśli byście dali tym mediom niezależność, chociażby mediom publicznym, tak jak są finansowane i ze środków budżetowych, i z abonamentu, i żeby tam był pełen pluralizm, to oczywiście tak. Natomiast pan doskonale wie, jak wyglądają programy chociażby TVP Info. Ja tam już od dłuższego czasu nie chodzę, jeszcze sam na sam tak, natomiast w grupie nie ma sensu, bo nie ma co uwiarygadniać, bo rzeczywiście treści tam przekazywane czasami zwyczajnie, bym powiedział, męczą. No każdy ma prawo oczywiście do własnej oceny, ale jeszcze wrócę do tego, że Marek Suski zapowiedział, że w Senacie ma być złożona poprawka. Jak rozumiem, PiS ma złożyć tę poprawkę, tak? Że chodzi o to, żeby nadawcy, którzy mają koncesje satelitarne, i tutaj chodzi o kanał TVN24, nie musieli spełniać się tego wymogu 49% kapitału. Spoza europejskiego obszaru gospodarczego. Tylko nie da się oddzielić TVN-u od TVN24. No. Panie redaktor, jeden z prawników mi informował, że tuż przed tym głosowaniem dzwonił właśnie do Marka Suskiego. Rzucił mu taką tratwę, bo tej poprawki wcześniej nie było. Że można by coś tu wykombinować, żeby ewentualnie zachęcić posłów Kukiza do tego, że tak naprawdę jeszcze w Senacie coś poprawimy, jeszcze sytuację uspokoić. Problem polega na tym, że ta propozycja, którą zgłosił rzeczywiście Marek Suski, ona nie oddziela TVN-u 24 i TVN-u podstawowego tego, więc ja sobie tego nie wyobrażam. Rozumiem, że amerykański właściciel musiałby odsprzedać udziały w dużym TVN-ie, a może zostawić sobie ten TVN24, tak? Po kolei. To najpierw muszę zmartwić pana ministra, tenże prawnik chyba nie do końca dokładnie mówił, bo o takiej propozycji mówił już dużo wcześniej chociażby szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, więc to nie jest nic wyciągniętego z kapelusza. To jest odpowiedź na pewne rzeczywiście oskarżenia wyssane z palca, ale skoro one funkcjonują w przestrzeni publicznej, to warto je niwelować. No, tak samo jak najpierw mieliśmy bajki o tym, że oczywiście to miałyby kupić spółki Skarbu Państwa. Złożyliśmy poprawkę, że spółki Skarbu Państwa nie mogą kupić, żeby właśnie takich absurdalnych oskarżeń nie było. Później słyszeliśmy, że tu nie chodzi o doprecyzowanie prawa, które i tak już obowiązuje. Ten limit 49 jest, tylko został niestety ominięty przy okazji zakupu TVN-u. Więc słyszymy, że tak, dlatego, że PiS-owi nie podoba się TVN24. Jak mi się nie podoba TVN24, to biorę pilota i przełączam sobie. I dlatego, żeby znowu tego typu absurdalne, histeryczne oskarżenia zbić, bo to będzie ta poprawka. Panie, bo tu nie chodzi... Ale pan ma taką źle możliwość. Ale sekundkę, będzie. Jedno zdanie. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo proszę, bo się robi dwoje na jednego. Bronię pana. I dlatego mówimy, dlatego ja doceniam. Mogę to przynajmniej się starać. I dlatego mówimy o tym przecież od dawna. Ta ustawa nie jest ani skierowana w żadną konkretną stację, ani w żaden konkretny kapitał. Ona ma uszczelnić polskie prawo. Tak samo jak są podobne rozwiązania w wielu krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych i nikogo tam to nie razi. Panie pośle, ale żeby wymyślać tłumaczenie, że chodzi o to, żeby tutaj jakiś kartel narkotykowy nie inwestował w media, może pan podać jakiś przykład na świecie, że kartel narkotykowy zainwestował w media? To dotyczyło konkretnego pytania, bo rzeczywiście wiele manipulacji wokół tego. Bo to Jarosław Kaczyński taką tezę lansuje. Nie, to na pytanie dziennikarza o propozycję Jarosława Gowina dotyczącą
pracą OECD, że dlaczego nie wyłączyć z tego OECD. No, to wiemy, tak. Tak, no ale chwileczkę, no, żeby w pełni zrozumieć kontekst, no to jest potrzebne, bo inaczej mamy głupawe dowcipy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. No więc dlatego OECD jest złym pomysłem, że po pierwsze aspiruje do niego i pewnie za kilka lat będzie jego członkiem Rosja, a po drugie I o to chodziło Jarosławowi Kaczyńskiemu. Członkami OECD są takie kraje jak Meksyk lub Kolumbia, no, które są znane ze swoich problemów z praniem pieniędzy pochodzących z narkotyków. Ale czy zna pan jakikolwiek przykład rzeczywiście, że kartel narkotykowy zainwestował w media gdziekolwiek, pod jakąkolwiek szerokością geograficzną? Pani redaktor, a czy zna pani przykład zamachu terrorystycznego w Polsce? No, ja chcę powiedzieć tak, że jeszcze... No więc właśnie, a dziwnym trafem mamy prawo antyterrorystyczne, które przewiduje kary za zamachy terrorystyczne. Czy my musimy czekać, no tak, żeby jakieś zagrożenie... Nie, chwileczkę. Czy my musimy czekać, żeby jakieś zagrożenie się ziściło, żeby dopiero wtedy tworzyć w wielu prawo? Miejscach. No, mafii w mediach jeszcze póki co nie mamy i karteli mafijnych, ale jak donosi Zbigniew Ziobro i jego wniosek w stosunku do prezesa Banasia jest prawdziwy, no to mafia była w Ministerstwie Finansów i w Krajowej Administracji Skarbowej, więc to dobrze byłoby, że Zbigniew Ziobro do cna wyjaśnił i pokazał, jak to wygląda. No, idąc tym tropem, czyli to rozumiem... była kiedyś w KRS-ie, no, żeby wspomnieć niesławnego byłego posła z pańskiego klubu. No, ja czyli panie pośle, mówię teraz do Radosława Fogla. To już macie problem. Panie pośle, rozumiem, że jesteście zdeterminowani i doprowadzicie to do końca, tak? Walec będzie jechał równo, tak? Nie walec, tylko procedura ustawodawcza będzie trwała i tak jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby ją zakończyć. Nie, proszę sobie nie przerywać, tylko nie wchodzić w słowo, bo rzeczywiście robi się jazgot. Tego pan rzecznik jeszcze nie wie, jak będzie trwała procedura i czy pójdzie do końca. Ja jestem przekonany, że mają jeszcze odrobinę rozumu i że jednak tej wojny ze Stanami kontynuować nie będą i że tak naprawdę wróci ustawa poprawiona z Senatu i być może wtedy w Sejmie albo całkowicie pójdzie do kosza, bo nie uzyskają większości i ponownie Konfederacja razem z PiS-em nie zagłosuje, tak jak to miało miejsce na tym posiedzeniu Sejmu. Zapewniała PiS-owi przecież Konfederacja kworum, bo gdyby nie Konfederacja, nie byłoby kworum i ta przerwa, którą przegłosowała pani marszałek, odroczenie obrad do 2 września miałoby miejsce, natomiast Konfederacja zapewniła kworum Prawu i Sprawiedliwości, ale powiedziała, że po powrocie tej ustawy z Senatu, jeśli nie będzie poprawiona, to oczywiście oni nie poprą, więc wtedy już Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało większości. O, fajnie, że pan minister przywołał kwestię kworum, bo parę minut temu mówił pan o tym, że w Sejmie nie powinno się stosować forteli. To czym, jak nie właśnie fortelem, była próba zerwania kworum przez wyciągnięcie przez opozycję kart do głosowania szczytników? No, to był dopiero fortel. Nie, pan poseł doskonale wie, że to jest normalny, regulaminowy zwyczaj. Aha, reasumpcja opisana w regulaminie nie jest, a udawanie, że się nie jest na sali, do reasumpcji zapisanej w regulaminie muszą być istotne powody. A problem polega na tym, że tam powodów nie było, bo ani posłowie Kukiza się nie pomylili i wiedzieli, o czym głosowali, i ani maszyna głosująca, czy komunikat pani marszałek były na tyle czynne i zrozumiałe, że nie trzeba było tego powtarzać. A będzie mnie pan przekonywał, że jak pan wyciągnie kartę szczytnika, to pan znika z sali. No, tutaj kończymy, drodzy panowie. Nie trzeba wyciągać karty szczytnika, wystarczy nie zagłosować i też kworum nie macie. Dziękuję za wizytę w Radiu Z, w studiu Radia Z. Bardzo to dobrze się spotkać face to face, twarzą w twarz, a już nie tylko przez komunikatory elektroniczne. Miejmy nadzieję, oby tak już tak pozostało, będzie. Dokładnie oby. Tak. Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, był z nami i Marek Sawicki, wiceszef klubu Koalicja Polska PSL, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści. Poprawiłam się. Dziękuję, świetnie to pani. Dobrego popołudnia i wieczoru panom życzę. No i oczywiście naszym widzom, słuchaczom jak najbardziej też. I weekendu nie bądźmy tacy małostkowi. No, czwartek, weekend. Koniec.